Dzień dobry sprzed Centrum Kongresowego ICE Kraków, kulturalnej i biznesowej wizytówki miasta Krakowa. Ja nazywam się Michał Gajoch i razem z moją koleżanką Bożeną Wojnar jesteśmy na co dzień project managerami, którzy zajmują się realizacją komercyjnych wydarzeń w obiekcie. Zabierzemy Was dzisiaj na wirtualną wycieczkę po naszych przestrzeniach, w trakcie której zobaczymy takie miejsca jak sala audytoryjna imienia Krzysztofa Pendereckiego, sala teatralna S2, trzypoziomowe przeszklone foyer z widokiem na Wawel, sale zlokalizowane na trzecim piętrze ICE Kraków, ale też pokoje wielofunkcyjne, rampę rozładowczą czy parking podziemny. Zanim jednak zaprosimy Was do środka, opowiemy kilka faktów o naszym obiekcie. Centrum Kongresowe ICE Kraków zostało otwarte jesienią 2014 roku. Jest więc nowoczesnym obiektem spełniającym najwyższe standardy. Zaprojektowane zostało w taki sposób, by można było tutaj realizować różnego rodzaju wydarzenia. Z jednej strony swobodnie mogą odbywać się tutaj wydarzenia kulturalne, tak jak koncerty, czy spektakle lub balety. Z drugiej zaś strony możemy pomieścić tutaj do 3000 gości podczas wydarzeń biznesowych, takich jak kongresy czy sympozja. Wielofunkcyjność obiektu jest ujęta również w jego nazwie. Skrót ICE oznacza International Conferences and Entertainment. Centrum Kongresowe ICE Kraków zlokalizowane jest w bardzo dogodnym miejscu. W trakcie około 10-minutowego spaceru możemy dotrzeć stąd do takich atrakcji turystycznych jak Stare Miasto czy była dzielnica żydowska Kazimierz, które zostały w całości wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dodatkowym atutem tego miejsca jest fakt, że zostało ono ulokowane przy najbliższym węźle komunikacyjnym, skąd z łatwością możemy dostać się do pozostałych części Krakowa. Z kolei do lotniska dojechać można od nas w zaledwie 15 minut taksówką lub w około pół godziny bezpośrednim miejskim autobusem. Ponadto w najbliższej okolicy obiektu, maksymalnie do 3 minut na piechotę, znajdują się 3 hotele o standardzie 4 gwiazdek oraz jeden hotel dwugwiazdkowy. Pozostałe liczne hotele znajdujące się w centrum miasta są również osiągalne w odległości kilkuminutowego spaceru. Zapraszamy do środka! Obecnie znajdujemy się przy wejściu głównym do ICE Kraków, roboczo nazywanym wejściem numer 1. Które zlokalizowane jest od strony ulicy Barskiej. Wejście to składa się z pary obrotowych drzwi, które za pomocą specjalnych uchylnych skrzydeł możemy otworzyć również na oścież. Zaraz obok wejścia głównego znajdują się również drzwi rozsuwane, które przede wszystkim służą osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, ale mogą zostać także użyte podczas montażu i demontażu odbywającego się w tej części obiektu. Zapraszamy Was do największej sali w naszym obiekcie, sali audytoryjnej imienia Krzysztofa Pendereckiego, potocznie zwanej salą S1. Sala audytoryjna to sala o układzie typu częściowej winnicy, której widownia otacza scenę z trzech stron. Świetnie sprawdzi się zarówno w celach konferencyjno-kongresowych, jak i koncertowych. Została zaprojektowana z największą dbałością o standardy akustyczne oraz komfort widzów. Sala ulokowana jest na 4 poziomach, i prowadzi do niej 16 wejść. Robi wrażenie, prawda? Nasza widownia może pomieścić maksymalnie 1915 osób. 871 miejsc zlokalizowanych jest na głównej trybunie, a pozostałe mieszczą się na wyższych balkonach. Na pierwszych dwóch platformach możemy zlokalizować 124 miejsca w rzędach ABCD i montujemy je lub demontujemy w zależności od potrzeb wydarzenia. Scena składa się z 7 ruchomych platform o różnym zakresie ruchu. Dodatkowa, 8 zapadnia, jest ukryta w rzędach 21 i 22. Po zlikwidowaniu 22 miejsc w tych rzędach może ona przyjąć formę płaskiej platformy na ustawienie reżyserki. Scena może zostać zagospodarowana na kilkadziesiąt różnych sposobów. W czasie konferencji najlepiej sprawdza się układ schodkowy. Schody mogą też pełnić funkcję praktykabli podczas koncertów. W układzie na płasko świetnie sprawdzi się podczas występów zespołów tanecznych czy baletowych. Mechanika górna daje możliwość podwieszenia urządzeń oświetlenia i nagłośnienia, a także elementów scenograficznych. Standardowym wyposażeniem ICE Kraków jest czarne okotarowanie, dzięki któremu wszystkie efekty świetlne są lepiej widoczne. Czemu tutaj jest tak ciemno? Czy mogę prosić o zapalenie światła? Tak jest zdecydowanie lepiej. Sala audytoryjna dysponuje różnego rodzaju oświetleniem scenicznym. W naszym asortymencie znajdują się m.in. takie lampy jak reflektory parowe, profilowe, lampy LED-owe, a także 2 reflektory prowadzące, czyli follow spoty. Nasi technicy oświetlenia przygotowują salę według przesłanego przez klienta planu w zakresie sprzętu będącego wyposażeniem ICE Kraków.
Natomiast jeżeli chcecie skorzystać z zewnętrznych urządzeń, konieczne jest zatrudnienie do nich dedykowanej obsługi. Przydałaby się jeszcze jakaś muzyczka? Chodźmy więc do reżyserki dźwięku. W sali mogą odbywać się zarówno koncerty muzyki rozrywkowej, jak i klasycznej. Dzięki systemowi reflektorów akustycznych dźwięk wraca do muzyków i lepiej się oni słyszą. Sala wyposażona jest w sprzęt renomowanej marki JBL, a do dyspozycji klientów mamy również mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, co pozwala na zorganizowanie różnego rodzaju konferencji. Czy dobrze mnie słychać? Myślę, że tak. Nasza sala audytoryjna oprócz akustyki i oświetlenia dysponuje także specjalnym systemem do tłumaczenia symultanicznego. W sali posiadamy 13 kabin dla tłumaczy, które zlokalizowane są na 3 poziomach. Mamy już oświetlenie i nagłośnienie. Do realizacji konferencji brakuje nam jeszcze multimediów. Na wyświetlanie zdjęć, prezentacji czy filmów w tej sali pozwala nam ekran o wymiarach 12x6,3 m i przekątnej ekranu 530 cali oraz projektor laserowy Barco o rozdzielczości 4K. Zdarza się, że organizatorzy mają swoją wizję na aranżację przestrzeni, na przykład chcą zamontować ekran diodowy. W tej sytuacji konieczny jest montaż własnego sprzętu. Przy scenie znajdują się 2 magazyny, które często wykorzystywane są także jako garderoby czy poczekalnie dla artystów. Scena natomiast jest bezpośrednio połączona z rampą rozładowczą. Jak najprościej przewieźć sprzęt na scenę? Udajmy się na backstage! Wjazd na rampę rozładunkową znajduje się przy wejściu numer 3 obok małego parkingu. Może ona pomieścić równocześnie do 4 samochodów ciężarowych i pozwala na łatwy i szybki rozładunek do sal S1 oraz sal S2. Ze względu na to, że zlokalizowana jest tutaj również winda cargo, możliwe jest także wyjechanie sprawnie i szybko na 3. piętro do sal S3 i S4. Przejście z rampy do obu sal jest bardzo proste i szybkie, co ułatwia rozładunek podczas wydarzeń. Teraz przejdziemy do naszej drugiej największej sali, czyli sali teatralnej, i znajdziemy się wprost na scenie. Możemy tutaj pomieścić maksymalnie 594 osoby. 236 miejsc zlokalizowane jest na głównej trybunie, która jest składana, a pozostałe miejsca mieszczą się na balkonach powyżej. Ponadto możemy wyłączyć część miejsc na pierwszym piętrze na potrzeby reżyserki. Wejścia do sali znajdują się na 3 poziomach. Salę można wykorzystać zarówno do celów kongresowych, jak i na potrzeby koncertów czy spektakli teatralnych, ze względu na bogate zaplecze techniczne. W tej sali możemy skorzystać z kurtyny. Mamy tutaj naprawdę dużo możliwości podwieszeń oraz aranżacji scenografii. Sala S2 wyposażona jest w typowo teatralny układ. 47 sztankietów i mostów scenicznych pozwala realizować wszystkie formy wydarzeń kulturalnych. Scena ma głębokość 17 metrów, a dzięki dodatkowym podestom scenicznym jesteśmy ją w stanie przedłużyć o kolejne 5 metrów. Mamy tu też ciekawe rozwiązania dla koncertów symfonicznych. Muszla akustyczna, bo o niej mowa, jest systemem ustrojów akustycznych rozmieszczonych nad sceną i na scenie. Jej zadaniem jest rozprowadzanie fal dźwiękowych i wyprowadzanie ich na widownię. Zwiększa to komfort muzyków na scenie oraz doznania widzów podczas koncertu. O mechanice scenicznej już było, to teraz może dowiemy się czegoś o oświetleniu. Oddaję głos do reżyserki. Podobnie jak w sali audytoryjnej, tak i tutaj w sali teatralnej dysponujemy pakietem urządzeń oświetleniowych. Na potrzeby realizacji nasi technicy przygotowali uniwersalny plan oświetlenia, który na życzenie organizatora może zostać jednak zmieniony. Tak się składa, że podczas realizacji oświetleniowcy i dźwiękowcy siedzą w jednej kabinie, zatem od razu opowiem Wam o dźwięku. W trakcie konferencji jeden z naszych akustyków czuwa cały czas nad jej przebiegiem w kabinie. Natomiast w przypadku wydarzeń kulturalnych istnieje możliwość zainstalowania reżyserki światła i dźwięku na zewnątrz sali. Sala teatralna wyposażona jest w różnego typu mikrofony, konsole oraz monitory, których wykorzystanie ustalane jest każdorazowo na etapie przygotowania. Jak widać, scena może się całkiem ładnie przekształcić na potrzeby konferencyjne. A że nie ma żadnej konferencji bez multimediów, to teraz opowiemy trochę o tym, co znajduje się na wyposażeniu tej sali. Standardowym wyposażeniem sali teatralnej jest ekran o wymiarach 12x6,3 m oraz projektor EIKI o natywnej rozdzielczości 2K.
Głębokość sceny pozwala nam jednak także na zastosowanie tylnej projekcji. Dodatkowym wyposażeniem Centrum Kongresowego ICE Kraków są mównice multimedialne, jak ta, przy której właśnie stoję. W sali teatralnej także możliwe jest tłumaczenie symultaniczne. Sala wyposażona jest w 6 kabin, do których można wejść z pierwszego i drugiego piętra. Systemy we wszystkich naszych salach są niezależne, a więc można równocześnie korzystać z tłumaczeń symultanicznych podczas konferencji w kilku pomieszczeniach. Trzeba jedynie pamiętać, że słuchawki działają tylko wewnątrz sali. O sali teatralnej S2 dowiedzieliśmy się już wszystkiego. Znajdujemy się z powrotem we foyer na poziomie 0. Jesteśmy na poziomie foyer F0. Za mną znajduje się pokaźna szatnia, która jest w stanie obsłużyć dwa wydarzenia odbywające się równocześnie. Nie jest to szatnia samoobsługowa, więc w przypadku jej użycia konieczne jest zatrudnienie dodatkowej obsługi. Za czerwoną ścianą znajduje się sala audytoryjna, czyli nasza największa sala, a za szarą ścianą sala teatralna. Naprzeciwko szatni znajduje się spora lada recepcyjna, która podczas kongresów i konferencji jest doskonałym miejscem do organizacji rejestracji, natomiast podczas wydarzeń kulturalnych świetnie sprawdzi się do sprzedaży płyt czy biletów. Nad ladą mamy 16 ekranów, na których organizatorzy mogą wyświetlać swoje materiały, natomiast za mną znajduje się szyba projekcyjna, idealna do wyświetlania czarno-białych logotypów. Po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt Info Kraków, w którym uczestnicy wydarzeń mogą uzyskać informacje na temat miasta, pobrać mapki czy kupić bilety na wydarzenia kulturalne w Krakowie. Kawałek dalej widzimy przestrzeń komercyjną, która należy do firmy Kinerps, specjalizującej się w produkcji designerskich mebli do przestrzeni biurowych. A teraz przejdziemy na backstage tej części foyer, czyli do pokojów organizatorów za ladą recepcyjną. Znajdują się tutaj 3 pokoje, wyposażone w stoły i krzesła oraz zamykane na klucz. W jednym z tych pokoi jest również system audio, pozwalający na nadanie komunikatów lub puszczenie muzyki na przestrzeni całego foyer. Za mną mieści się pokój konferencyjny. Chodźmy teraz zobaczyć tę przestrzeń. Ten pokój oddzielony jest od foyer szklaną szybą. Można ją zdemontować i powiększyć wtedy tę przestrzeń, lub też całkowicie zamknąć i wykorzystać pokój jako na przykład jedną z mniejszych sal konferencyjnych. Podczas kongresów bardzo często organizowany jest tutaj speaker preview room. Przenieśliśmy się teraz do najważniejszego miejsca tej części foyer, nazywanego okiem foyer. Mamy stąd przepiękny widok na wiszące klatki schodowe, ale przede wszystkim przestrzeń ta jest bardzo funkcjonalna. Po odpowiednich ustaleniach możemy tutaj zawiesić baner, który widoczny jest ze wszystkich poziomów foyer, czy też wstawić samochód ekspozycyjny. Miejsce to jest również idealne pod największe stoiska wystawiennicze w trakcie kongresów, ponieważ niedaleko znajdują się wejścia do obu naszych największych sal S1 i S2, a także obok ciąg wind i wejście do pokoju medycznego. Jeśli mowa już o stoiskach wystawienniczych, to warto nadmienić, że w przypadku zabudowy targowej konieczne jest zapewnienie dodatkowego rozszycia prądowego przez zewnętrzną firmę. Wi-Fi jest dostępne w obiekcie na wszystkich poziomach oraz salach, a w wielu miejscach istnieje również możliwość wpięcia się kablem. Idziemy właśnie pierwszym poziomem foyer, na którym znajdują się kolejne wejścia do sal S1 i S2. Jak widać, przestrzeń ta jest bardzo duża i pełna światła dziennego. Łączna powierzchnia całego naszego foyer to aż 2600 m2, które na potrzeby wydarzeń konferencyjnych i kongresowych mogą zostać wykorzystane jako strefa wystawiennicza i cateringowa, a w trakcie wydarzeń kulturalnych możemy skorzystać tutaj z kawiarni, podziwiając przy tym piękną panoramę miasta. Dla organizatorów wynajmujących obiekt na wyłączność mamy też tutaj spore możliwości brandingowe. Po ustaleniach z project managerem na szklanych panelach wzdłuż klatek schodowych można umieścić naklejki. Możliwe jest też wyklejenie podstopni czy umieszczenie brandingu na filarach. Znajduje się też tutaj dodatkowe wejście do obiektu, oznaczone jako wejście numer 2. Firmą oferującą usługi cateringowe na terenie Centrum Kongresowego ICE Kraków jest firma Masters Catering, która jest naszym rekomendowanym i wyłącznym katererem. Firma ta może pochwalić się bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi różnego typu eventów, w tym międzynarodowych kongresów i konferencji. Przestrzenią dedykowaną na potrzeby cateringu jest foyer na poziomie 0, 1 i 2 oraz hall H3 na trzecim piętrze, które w zależności od rodzaju cateringu i liczby osób są odpowiednio aranżowane. Przy układaniu menu nasz partner kieruje się przede wszystkim potrzebami klienta, dostosowując często danie do diety, przekonań czy też wyznawanej religii.
Drugie piętro foyer to nasza prawdziwa perełka. Rozciąga się stąd przepiękny widok na Zamek Królewski na Wawelu, a z drugiej strony na Kościół na Skałce. Mamy tutaj też czerwony dywan, co nadaje tej przestrzeni odrobinę prestiżu, poprzez co w trakcie wydarzeń organizowane są tutaj nie tylko stoiska wystawiennicze, ale często również bankiety. Znajduje się tutaj również wyjście na taras, dzięki czemu nasi uczestnicy w trakcie wydarzeń mogą zaczerpnąć świeżego powietrza. Kierujemy się w stronę baru, który służy za przestrzeń cateringową, jednak za tym barem znajduje się lekko odseparowana część foyer połączona kręconymi schodami z foyer na pierwszym piętrze. Dzięki temu lekkiemu odseparowaniu jest to idealne miejsce na zorganizowanie strefy VIP dla uczestników lub też po prostu strefy chilloutu potrzebnej do networkingu czy spotkań. Jesteśmy już na samej górze foyer, skąd rozciąga się ciekawy widok na wszystkie niższe poziomy. Na tym piętrze znajdują się wejścia do najwyższych balkonów sali audytoryjnej S1. Gdy wydarzenie odbywa się wyłącznie na froncie obiektu, widzowie docierają jedynie do tego momentu. Jednak gdy wydarzenie obejmuje cały obiekt, możemy iść dalej i po minięciu szklanych drzwi trafimy do pozostałych sal na trzecim piętrze, sali kameralnej S3 oraz zespołu sal konferencyjnych S4. Przejdziemy tam jednak z zupełnie innej strony, ponieważ sale te mogą funkcjonować zupełnie niezależnie i posiadają swoje odrębne wejście. Jesteśmy obecnie przy bocznym wejściu do Ice Kraków, zwanym wejściem numer 3. Zlokalizowane jest ono od strony ulicy Bułhaka, naprzeciwko hotelu Park Inn. Służy jako główne wejście dla gości wydarzeń odbywających się na trzecim piętrze, lecz można się stąd dostać również na zaplecze sal S1 i S2, a także do administracyjnej części budynku. Mamy tutaj mniejszą recepcję, a także szatnię, a zaraz obok wejścia zlokalizowany jest wjazd na rampę rozładowczą. Znajdujemy się właśnie na trzecim piętrze Ice Kraków w holu H3, który łączy zarówno salę S3 i S4, ale pełni również funkcje komunikacyjne z frontem obiektu poprzez foyer, który jest zaraz za tymi szklanymi drzwiami. Stoimy właśnie przed wejściem do sali kameralnej S3, która ulokowana jest na trzecim piętrze Ice Kraków. To właśnie w tej przestrzeni odbywają się mniejsze wydarzenia konferencyjne, warsztaty czy spotkania, ale również wydarzenia kulturalne. Wejdźmy do środka, żeby zobaczyć, jak ta przestrzeń wygląda dokładnie. Sala wyposażona jest w elektryczny ekran projekcyjny o rozdzielczości 240 cali i wymiarach 5 na 3,5 metra oraz projektor 15 000 ANSI. 12 mobilnych sztankietów oraz 6 wciągarek łańcuchowych dają możliwości podwieszenia w dowolnym miejscu sali. Kształt sali oraz rozmieszczenie sztankietów pozwala na zastosowanie niestandardowych rozwiązań, jak ulokowanie i oświetlenie sceny na środku sali. Widzimy teraz salę S3 z nieco innej perspektywy, tak jak zazwyczaj widzą ją nasi akustycy oraz oświetleniowcy. Podczas realizacji, choć znajdują się w reżyserkach nad publicznością, mają stały kontakt z innymi technikami oraz project managerem wydarzenia. Dzięki temu ich reakcja na potrzeby klienta jest natychmiastowa. Tuż w pobliżu reżyserek znajdują się kabiny dla tłumaczy. Sala S3 wyposażona jest w system do tłumaczenia symultanicznego i dwie kabiny. Co ważne, przy podziale sali na dwie połowy, nasz system może działać tylko w jednej z nich. Dodatkowy sprzęt lub inne wyposażenie możemy bez problemu przetransportować do sali S3 bezpośrednio z poziomu rampy rozładunkowej. Winda cargo znajduje się tuż za salą S3. Zapraszam do sali S4, czyli zespołu sal konferencyjnych. Ta jasna, przestronna i pełna światła dziennego sala stanowi idealną przestrzeń do organizacji różnego rodzaju warsztatów, spotkań czy paneli dyskusyjnych. Za jasno? Spokojnie. W zależności od oczekiwań klienta mamy możliwość wyciemnienia sali dzięki systemowi automatycznie sterowanych rolet. Powierzchnia sali liczy około 500 m2, a jednym z jej największych atutów jest system mobilnych ścian akustycznych, pozwalające elastycznie dzielić ją na mniejsze pomieszczenia, w których można zorganizować kilka spotkań równocześnie. Możemy w ten sposób uzyskać maksymalnie 10 osobnych salek. Ale jest jeszcze 11 salka, tak zwany press room, który stanowi osobne pomieszczenie z oddzielnym wejściem. Wspomniany system przesuwnych ścian akustycznych oraz dostępne mobilne wyposażenie dają bardzo szerokie możliwości aranżacji sali. Widzieliśmy tu już kilkadziesiąt różnych układów, a nasz zespół z chęcią przygotowuje rysunki i symulacje, by jak najlepiej dopasować aranżację do potrzeb naszych klientów.
Ta sala nie ma zintegrowanego systemu nagłaśniającego. Istnieje natomiast możliwość zamontowania mobilnych głośników oraz wyposażenia mikrofonów w miarę ich dostępności. Dużą zaletą są również mobilne ekrany i projektory, które możemy ustawić w wybranych miejscach. Istnieje możliwość rearanżacji przestrzeni w trakcie trwania wydarzenia, co zajmuje od 1 do 8 godzin w zależności od finalnego ustawienia. Dobrze mieć ten czas na uwadze, planując swoje wydarzenie. Znajdujemy się obecnie w holu H2, czyli na drugim piętrze w administracyjnej części budynku. Zarówno tutaj, jak i piętro niżej znajdują się ciągi garderób, które są wykorzystywane przez artystów, natomiast mogą również pełnić funkcję dodatkowych pokojów spotkań czy salek warsztatowych podczas kongresów. To właśnie tutaj, na drugim piętrze, mamy 4 garderoby, które dzięki przesuwnym ścianom mogą się powiększyć i pomieścić nawet do 70 osób w układzie teatralnym. Wszystkie z tych pokoi mają swoją własną łazienkę z prysznicem oraz wyposażone są w lustra i szafki. Ten hol oraz hol piętro niżej jest świetnym miejscem na zlokalizowanie poczęstunku dla artystów czy też gości konferencji, dlatego że przylega bezpośrednio do ciągu garderób. Na 2 poziomach parkingu podziemnego goście wydarzeń mogą bezpiecznie zostawić swoje samochody. Do dyspozycji mamy łącznie 336 miejsc postojowych, w tym 20 oznaczonych kolorem niebieskim dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking znajduje się od strony ulicy Barskiej i bezpośrednio z obu jego poziomów możemy dostać się windami zarówno do foyer głównego, jak i do wejścia numer 3. Jesteśmy wewnątrz pokoju medycznego. Jak widać, jest on całkiem nieźle wyposażony. Znajdują się tutaj wszelkie sprzęty niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, a w budynku znajduje się również AED. Widzowie i uczestnicy wydarzeń mogą liczyć na naszych pracowników, którzy są obecni podczas każdego wydarzenia i są doskonale przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Ze względu na pandemię COVID wyposażyliśmy obiekt w kilkadziesiąt dezynfekatorów, a przy wejściach do budynku znajdują się automatyczne termometry informujące też o konieczności zakładania maski. Na wszystkich ekranach wyświetlane są komunikaty związane z aktualnymi obostrzeniami. Cały nasz personel stosuje procedury bezpieczeństwa i dokłada wszelkich starań, żeby nasi organizatorzy i goście czuli się w Ice Kraków komfortowo i bezpiecznie. W związku z pandemią i sytuacją w branży nasz obiekt przeszedł w ostatnim czasie swoistą transformację. Dostosowując się do nowej rzeczywistości, już w maju 2020 roku uruchomiliśmy w obiekcie profesjonalne studio, dzięki któremu oferujemy możliwość realizacji wydarzeń online i hybrydowych. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń wirtualnych. Jako zespół KBF, czyli operatora Centrum Kongresowego Ice Kraków, dbamy o ideę zrównoważonego rozwoju. Pamiętamy o tym i zachęcamy do tego także organizatorów, by po swoich wydarzeniach pozostawiali jak najmniejszy ślad w mieście oraz jak najmniej wpływali na środowisko naturalne. W związku z tym organizujemy różnego rodzaju akcje edukacyjne i CSR-owe. Jedną z takich akcji jest Aleja Kongresowa. Z organizatorami wydarzeń, kongresów, konferencji sadzimy drzewa w Alei Kongresowej, dzięki czemu te kongresy pozostawiają po sobie w mieście taki zielony ślad. Zachęcamy też organizatorów, żeby wracali do Krakowa, przyglądali się, jak ich drzewo rośnie i żeby o to drzewo dbali. Może to będzie pretekst do zorganizowania kolejnej edycji wydarzenia właśnie w Krakowie. Do tej pory posadziliśmy 30 takich drzew, no ale mamy apetyt na więcej. Kto wie, być może także Państwa wydarzenie będzie ulokowane w Alei Kongresowej. Nasze działania proklimatyczne i proekologiczne, które podejmujemy w Centrum Kongresowym Ice Kraków, to także rozwiązania czysto techniczne i technologiczne. Jako Centrum Kongresowe jesteśmy podpięci do systemu ciepła sieciowego, a każda z żarówek, która jest zainstalowana w Ice Kraków, to żarówka energooszczędna i żarówka LED-owa, a takich punktów oświetleniowych mamy w Ice Kraków aż ponad 15 tysięcy. W każdym kranie, zarówno w naszych biurach, w toaletach, jak i w toaletach, które są ogólnodostępne dla uczestników,
uczestników wydarzeń mamy zainstalowane perlatory, które zmniejszają ilość zużywanej wody. No i oczywiście segregujemy śmieci. Ale to nie jedyne działania, które podejmujemy, ponieważ razem z naszym stałym partnerem, czyli Kraków Convention Bureau, zachęcamy absolutnie wszystkich organizatorów wydarzeń do podejmowania właśnie takich samych działań. Działań proklimatycznych, proekologicznych i działań edukacyjnych. W naszych strukturach i z naszej inicjatywy od 2014 roku działa także inicjatywa Kraków Network, która obecnie zrzesza ponad 500 podmiotów, profesjonalistów, agencje i podmioty działające właśnie tutaj w Krakowie i w Małopolsce i tworzące rynek spotkań. Dlatego razem podejmujemy także różnego rodzaju akcje CSR-owe. Co roku organizujemy co najmniej dwie takie akcje, które wspierają lokalną społeczność. To już wszystkie przestrzenie, które chcieliśmy Wam zaprezentować. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej wirtualnej wycieczki i mamy nadzieję, że będzie ona pomocna dla Was podczas realizacji wydarzeń w Ice Kraków. Pamiętajcie jednak, że Ice Kraków to nie tylko przestrzenie, to przede wszystkim ludzie. Mamy tutaj zespół pełen pasji, oddanych profesjonalistów poświęcających się swojej pracy. Do zobaczenia w Centrum Kongresowym Ice Kraków.